Witam wszystkich. To jest radiotelefon z następnych kolejnych paczek, które do mnie przyszły w tym tygodniu. To jest prezydent JFK. Tak ono wygląda. Widać, że już jest troszeczkę przykurzone. Krótka notatka od właściciela. Proszę o wycenę naprawy CB radia, które Państwu wysyłam. Prezydent JFK. Radio włącza się, ale nie odbiera sygnału, ani nie nadaje. Radio wymontowałem z zakupionej ciężarówki sprowadzonej z Francji. Nie znam jego przeszłości. Na razie są to pierwsze oględziny wzrokowe. Jak widać, radiotelefon jest dosyć mocno brudny. Już tu zauważyłem. Proszę zobaczyć. Potencjometr albo uszkodzony, albo odkręcony, ponieważ mocno się rusza. Te już są w porządku, także tu jest ok. Natomiast od razu można podłączyć antenę i podłączyć zasilanie. Wypróbujemy sobie radiotelefon i zobaczymy, czy on rzeczywiście świeci i czy... O, nawet jest włączone, także... Podświetlenie wskaźnika działa, kanały wyświetla, nie zmienia, ponieważ jest pewnie ustawione gdzieś o, w ten sposób. Teraz możemy zmieniać kanały. Ustawię, jak to zwykle, 20 kanał. Antena podłączona, radio nie odbiera żadnego sygnału. Włożę mikrofon. To jest maksymalna siła głosu. Sprawdzimy sobie mid gain, RF gain, maksimum, SWR i regulacja barwy dźwięku. Jest. No to jeszcze zobaczymy sobie. Tu mamy ABC, czyli 340, pewnie podstawowa jest na środku. A tu mamy jeszcze power, czyli regulacja mocy wyjściowej. No to teraz jeszcze AM, FM. W FM-ie wiadomo, że radio będzie szumiało, nawet jeśli nie ma na wejściu żadnego sygnału. Filtry przeciwzakłóceniowe. No i tu przełączymy sobie pomiar sygnału przychodzącego i mocy wyjściowej. Wcisnę teraz nadawanie na mikrofonie. Radio przechodzi w tryb nadawania, ale nie ma niestety mocy wyjściowej i to jest maksymalna moc wyjściowa w radiu. Blokada szumów działa. No ale to jest maksymalna siła głosu, więc rzeczywiście. No brak odbioru, brak nadawania, także trzeba odkręcić obudowę i zacząć sprawdzać, co się dzieje w środku. Prezydent JFK pierwszej generacji charakteryzował się tym, że radio posiadało dużą moc wyjściową oraz potężną modulację w czasie nadawania. Czyli po prostu ten głos nasz był bardzo mocny, bardzo donośny. To teraz otwieramy sobie obudowę, jest to pierwsze otwarcie, więc i już wzrokowo widać, że radio było już po spaleniu i było już naprawiane. Proszę zobaczyć. Fabrycznie w tych miejscach są dwa układy scalone. Dzięki temu, że radio posiadało dwa modulatory, w czasie nadawania ta modulacja była po prostu bardzo głośna. No radio zrobione właśnie specjalnie po to, żeby te zasięgi uzyskiwać jak największe. W tym miejscu były fabrycznie dwa układy scalone, dwa modulatory, po jednej, po drugiej stronie. Natomiast widać to chyba, tak, patrzę w wizjer od kamery, proszę zobaczyć,
W tym miejscu płytka jest aż troszeczkę taka ciemniejsza, przysmażona. Zapewne ten układ scalony uległ uszkodzeniu, spaleniu. Jego w tej chwili w tym miejscu nie ma. Przy nadajniku, proszę zobaczyć, w tym miejscu mamy nadajnik i tu też już było coś lutowane, to nie jest fabryczne. Ja to sobie za chwilkę obejrzę. Natomiast w nadajniku również mieliśmy dwa tranzystory końcowe mocy. Także ten radiotelefon miał i sporą moc wyjściową nadajnika i potężną modulację. No ale teraz nie ma nic, ani odbioru, ani nadawania. Również proszę zwrócić uwagę na głośnik. W tym radiotelefonie również jest potężny głośnik, bardzo duży, czyli jakość dźwięku z tego radiotelefonu była, no, można powiedzieć, bardzo dobra. Dynamika głosu była bardzo dobra. Natomiast w tej chwili w tych malusieńkich radiotelefonach montują takie małe głośniczki. No, działać to działa, no, ale jak to się mówi, to klient decyduje, czego używa. W każdym razie obejrzymy sobie teraz radio może z tej strony. I też proszę zobaczyć, tu właśnie do radiatora były przykręcone dwa układy scalone, których już nie ma. Natomiast ktoś no, wymyślił takie coś. Tu jest widać płytka ze wzmacniaczem małej częstotliwości, tylko już niestety słabszym, i jest tylko jeden wzmacniacz małej częstotliwości, czyli modulator oparty jest w tej chwili o jeden układ scalony. Została wykonana przeróbka tak, aby radiotelefon działał, ale czemu w tej chwili nie ma odbioru, trudno mi powiedzieć. I tu proszę zobaczyć, mamy teraz widok na dwa tranzystory w końcówce mocy. Ten radiotelefon miał większą moc wyjściową. No tu z boku znajduje się tranzystor sterujący, czyli tak zwany driver. No, trzeba będzie posprawdzać w tej chwili najpierw, tak jak to zwykle bywa. Po pierwsze, wszystkie możliwe stabilizatory napięcia. Sprawdzić trzeba będzie, czy synteza dostaje napięcie, ale pewnie tak, ponieważ kanały się zmieniają, ale nie wiadomo, czy synteza w ogóle daje jakieś częstotliwości podziałowe do reszty radia, więc również wszystkie generatory trzeba będzie posprawdzać, czy działają. No, może uda się uruchomić ten radiotelefon, tylko czy będzie miał fabryczne parametry, trudno powiedzieć. To już musi o tym też zdecydować właściciel, ponieważ wstawianie oryginalnych układów scalonych, usunięcie wszystkich przeróbek też niestety będzie kosztowne. Także to już musi o tym zadecydować właściciel. Ja sobie jeszcze tu posprawdzam na spokojnie napięcia i częstotliwości generatorów. No i zobaczymy, to już właściciel zadecyduje, co dalej z tym fantem robić. Jeśli ktoś by zdobył taki radiotelefon sprawny, jak najbardziej polecam. Jest to naprawdę bardzo fajna konstrukcja, tak jak pokazałem. Modulator potężny, o ile jest fabryczny. Końcówka mocy mocna, też na dwóch tranzystorach. Głośnik potężny. Radio może nie jest malutkie, ale do samochodu ciężarowego, no, polecam jak najbardziej. No, jeśli ktoś ma miejsce w samochodzie osobowym i nie boi się gabarytów tego radia, to oczywiście również polecam jak najbardziej. Także zabieram się za sprawdzenie dalsze radia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Napięcia posprawdzałem. Wydaje się, że jest wszystko w porządku. Natomiast trzeba będzie jeszcze sprawdzić właśnie generatory. No i tu jest pierwszy generator 10240, a tu widać trzy rezonatory kwarcowe od właśnie tych trzech czterdziestek, które można przełączać przełącznikiem znajdującym się z przodu radia.
Także teraz odwrócę może radio płytką do góry i sprawdzę generatory. I można użyć do tego oscyloskopu. Tu był generator. Nawet można dotknąć do syntezy. Tu jest wejście, czyli tu powinno nam pokazać 10240. Tak jest. Ten generator pracuje. Oscyloskopem możemy posprawdzać sobie teraz napięcia. To jest generator pierwszy, 10240. Jak widać, działa. W prawym górnym rogu jest pomiar częstotliwości. Może nie jest to za wielkie cyfry, nie są, ale jest to do rozczytania, także generator sprawny. Natomiast przełączę teraz sondę na drugi generator, tylko muszę zlokalizować, gdzie jest wyjście. O tu. I proszę zobaczyć. Drugi generator też działa. To są właśnie te trzy rezonatory kwarcowe. Mogę nawet przełączyć. Tu mamy 14900. Tu mamy 15360. A tu mamy 15800. No tam z małymi haczykami później, ale to generalnie, jak widać, generatory są sprawne. No to jeszcze, ach, no właśnie, to jeszcze może generator VFO, czy działa. Dotknę tu sondą pomiarową do wyjścia generatora VFO. I no i guzik z pętelką. Niestety nie ma. Nie ma sygnału. Czyli dwa generatory działają, natomiast generator VFO nie działa. Może być uszkodzona synteza, może sam generator nie działa i dlatego nie ma ani nadawania, ani odbioru. A generator VFO oraz synteza. Synteza znajduje się w tym miejscu, a cały generator VFO to jest mniej więcej to pole. Czyli to w zasadzie nie działa i trzeba będzie to teraz sprawdzić. W ten sposób to wygląda. O właśnie. Może tak. I tu mamy widoczną syntezę. Ona jest w podstawce, także w zasadzie nawet nie trzeba jej wylutowywać, tylko można wyjąć, wymienić, zobaczyć, czy to jest wina syntezy, czy generator VFO. Natomiast generator VFO, o właśnie, znajduje się w tym miejscu. To w zasadzie wszystko jest od generatora VFO. No i tu ukrył się taki układ scalony, malutki, czarny. To jest mieszacz od nadajnika. W obecnej chwili wstępnie zlokalizowałem usterkę, czyli nie działa generator VFO. No i powinienem się teraz skontaktować z właścicielem, czy mam wykonać tylko jedynie i wyłącznie naprawę tak, aby radiotelefon uruchomić, czy również mam przywracać radiotelefon do stanu fabrycznego, czyli w zasadzie powinienem to też wyrzucić, poszukać oryginalnych układów scalonych od modulatora i po prostu je tam wstawić. No ale to już o tym też musi zadecydować właściciel, no bo to na pewno będą koszty już jakieś troszeczkę większe niż sama naprawa tego radiotelefonu. A tak jak mówię, warto przywrócić ten radiotelefon do stanu fabrycznego, ponieważ no ma sporą moc wyjściową, bardzo dobrą, głośną modulację. No jest tu, w tym radiotelefonie, jak to się mówi, drzemie bardzo dobry potencjał. JFK na razie odłożyłem na bok. Natomiast po otwarciu następnej paczki okazało się, że jest tu kilka radiotelefonów, łącznie z anteną taką,
I również jest karta pamięci. Proszę Państwa, nie robię filmów na zamówienie, jestem serwisem, a nie filmowcem. Filmy robię przy okazji. Także to odkładamy. Jeśli bardzo komuś zależy na filmie, nie ma problemu. Też mogę zrobić, oczywiście za odpowiednio wysoką opłatą. Natomiast antena. No tu mamy tego typu antenę. To jest antena, tu przeczytam karteczkę. Antena Sirio Typhoon 27. SWR wykazuje ponad 3 przed czerwonym polem. Kiedyś mogłem uzyskać 1,3. Nie wiem, czemu tak się stało. Odkładamy karteczkę na bok, natomiast sama antena to jest, o tu jeszcze część od tej anteny. Proszę Państwa, po pierwsze, no cóż mógłbym powiedzieć na temat tej anteny, akurat tej. Po pierwsze, tej anteny się nie stroi, ponieważ nie ma możliwości strojenia. Zazwyczaj anteny mają albo na dole możliwość regulacji wysokości promiennika, albo na górze. Natomiast ta antena, jest to antena tak zwana helikalna, przy czym jak widać jest to antena krótka, więc zasięg z niej, no, rewelacji nie będzie. Natomiast dlaczego taki może być SWR? Normalne. W końcu jest to antena używana, więc warunki atmosferyczne również wpływają na starzenie się anteny i wszystkich połączeń, więc może tak wystąpić po jakimś czasie, że ten SWR niestety będzie odpływał. Tu nawet widzę, że to wszystko jest, nie wiem, posmarowane jakimś klejem, smarem. Nie ruszam, bo się pobrudzę. W każdym razie tak, wyjmujemy po kolei. Co my tu mamy? Mikrofon od Onwy. Widać, że już w stanie prawie, że rozpadł. Brak dwóch śrubek. No, ale odkładamy na bok, zobaczymy. Przewody zasilające od czegoś tam odkładamy. Mikrofon od Unidena. Takie proste rzeczy, proszę Państwa, jak osłona pęknięta na przewodzie mikrofonowym, można to naprawiać we własnym zakresie w końcu. Wystarczy małym śrubokręcikiem, małym wkrętakiem odkręcić dwie śrubki, wyciągnąć to, co tam zostało, wsunąć z powrotem osłonkę w głąb wtyku mikrofonowego. Nawet nie trzeba go odkręcać całego, nawet nie trzeba go rozlutowywać. Także dwie śrubki odkręcamy, wsuwamy to, dokręcamy, gotowe. Następny mikrofon od Prezydenta. Tu jest cały przewód mikrofonowy, cały i mikrofon też w dobrym stanie. Następny mikrofon od Unidena. Tu mamy, co my tu mamy? Antenę od radiotelefonu ręcznego, coś w rodzaju Alan 38, a tu mamy radiotelefon, no jakiś Danita 301. Przeczytam karteczkę. Słabo słychać rozmówców. Słabo jestem słyszalny. Ogólnie do sprawdzenia. Czyli prawdopodobnie radiotelefon działa, tylko może nie jest nawet przestrojony w polski system. Zobaczymy później. Podstawa magnesowa. Proszę zamontować nowy przewód i końcówkę do radia. Właściciel tu nie napisał, jakiej długości ma być przewód. A przydałoby się. Tu mamy radio Uniden Pro 520. Odpieczętuję go, bo tu w środku jest karteczka i przeczytam. Kabel zasilający uszkodzony, proszę o tuning radia. No jest kabel uszkodzony, rzeczywiście jest po prostu to pęknięte. Stała, normalna usterka. Przewody pękają właśnie tu na zagięciu, także przewód zasilający do poprawienia i radio do pełnego tuningu. Następne radio. Co my tu mamy? No to jest taka Omega coś tam.
przeczytam karteczkę. Omega, brak przewodu zasilającego, ogólnie do sprawdzenia, mikrofon nieoryginalny. Nie wiem, czy radio działa. Przede wszystkim, proszę Państwa, takich radiotelefonów się nie naprawia. Takie radiotelefony, jak się zepsuje, to się niestety wyrzuca do śmietnika. Naprawa czegokolwiek w takim radiotelefonie jest nieopłacalna ze względu na jakość tego radia, która jest tak kiepska, że najgorszemu wrogowi nie życzyłbym takiego CB radia. Tu mamy następne radio, to jest prezydent Teddy, jak widać. Przeczytam karteczkę. Brak przewodu zasilającego, to widać, ucięty. Ogólnie do sprawdzenia, proszę zrobić co trzeba, żeby był sprawny. Czyli jeśli jest uszkodzone radio, naprawić i już. I jeszcze jedno radio, to nie wszystko. O, tu się przewody zaczepiły, ale zobaczymy, co to jest. No, jest nasza poczciwa Onwa, gruba tak zwana. I przeczytam karteczkę, która tu jest przyklejona do radia. Onwa, mikrofon do naprawy, przewód zasilający do wymiany, ogólnie do sprawdzenia. Stara poczciwa Onwa. Także czas start, zabieram się za radia. To odkładamy wszystko. To nie wiem, czy to warto nawet naprawiać, także, ale o tym też zdecyduje właściciel. Natomiast co my tu na początek weźmiemy? Uniden Pro 520, kabel zasilający i tuning radia. Uniden podłączony, pierwsze uruchomienie. Do Unidena mamy dwa mikrofony do wyboru, także będzie można wypróbować obydwa mikrofony. Regulacja czułości odbiornika działa. Blokada szumów działa. Filtr przeciwzakłóceniowy działa. Radio szumi, czyli coś odbiera, widać po wskaźniku. Ale nadajnik coś nie bardzo chyba, tu widzę po mierniku, ale podłączę miernik i sztuczne obciążenie. O! Chyba mamy dobrą propagację, słychać stacje zagraniczne, ale przyciszymy to, na razie nie będzie, to nas na razie nie interesuje. Podłączę swój miernik. Zauważyłem na moim mierniku, który jest podłączony na stałe do anteny, że coś się dzieje złego w nadajniku. Proszę zobaczyć, podłączyłem teraz. Jest uruchomione nadawanie, nawet w momencie, kiedy nic nie mówię, miernik częstotliwości pokazuje głupoty, pokazuje po prostu tak, jakbym mówił coś do mikrofonu. Natomiast ja słyszę w radiu takie delikatne jakieś ćwierkanie, nie wiem, czy będzie to słychać w kamerze, natomiast przejdę z drugiej strony. Podejrzewam, że może być uszkodzony mikrofon. Coś prawdopodobnie się sprzęga, ale ponieważ mamy drugi mikrofon, mogę podłączyć drugi mikrofon i go wypróbować. I proszę zobaczyć, tu jest wszystko w porządku. Moc nośna 5 W, częstotliwość ustawiona dużo za nisko. Radiotelefon będzie się rozgrzewał, czyli ta częstotliwość jeszcze sobie zmaleje. Czyli mamy ponad 3,
nie 300, ponad 700 Hz za nisko. Sprawdzimy jeszcze z modulacją. Ola! Ponad 8 W mocy PEP, czyli dosyć mocna, głośna będzie modulacja z tego radia. Natomiast tak czy inaczej, radio jest do tuningu, do poprawienia przewodu mikrofonowego, do poprawienia przewodu zasilającego. Natomiast w tym mikrofonie prawdopodobnie albo wkładka mikrofonowa do wymiany, albo cały przewód mikrofonowy. Przewód zasilający poprawiony. Zrobiony jest w radiu pełny tuning radia. Można teraz wypróbować parametry, jakie będzie miało radio. Nośna 5,8 W. Częstotliwość, jak widać, 164 Hz ustawiona troszeczkę powyżej. Zawsze tak ustawiam, ponieważ jak radio się rozgrzeje, wiadomo, ta częstotliwość zjedzie jeszcze w dół. Także jeszcze będzie niżej. Natomiast sprawdzimy sobie teraz z modulacją może, jaka będzie moc. Uwaga, uruchomię może Ole. Ola! Ponad 13 W, a było poprzednio trochę ponad 8 W. Także i nośna jest mocniejsza, i moc z modulacją jest mocniejsza. Natomiast już w tym mikrofonie, który się sprzęgał, wymieniłem cały przewód mikrofonowy na nowy. Także teraz będzie nawet dłuższy niż fabrycznie. I też można sprawdzić. Już nic się nie sprzęga. I też można sprawdzić jeszcze Ole. Ola! No najlepiej sprawdza się, wiadomo, moc PEP z generatorem. Także można też użyć generatora. I tak prawidłowo sprawdza się modulację. Nie krzycząc, nie gwiżdżąc do mikrofonu, tylko doprowadzając sygnał modulujący z generatora. Uruchomię nośną. I teraz uruchomię generator. I nie męczę nadajnika, także w granicach 13 W z modulacją. Można to odłączyć i radio gotowe. A jeszcze właśnie pokażę może przewód mikrofonowy, który ja stosuję, jeśli wymieniam, to no może pokażę tu zbliżenie takie. O właśnie. Przewody mikrofonowe, które ja stosuję, są o powiedzmy 1/3 dłuższe niż przewody oryginalne. To może jeszcze prezydent Teddy. Radio w polskim systemie, w AM-ie. Głośnik działa, szumi, blokada szumów działa. Sprawdzimy nadajnik. Moc 4 W, częstotliwość ustawiona za nisko. Po rozgrzaniu radia będzie jeszcze niżej. No też jakiejś wielkiej tragedii nie ma, ale jest trochę za nisko. To sprawdzimy jeszcze z modulacją, czy będzie modulacja. Ola! Ola! Prawie nie ma modulacji, jak widać. Tam 1/10 W tylko jest przyrost w czasie, gdy Oli tu używam. Ola! Malutko, bardzo słabiutko. Może wypróbuję z innym mikrofonem. Czy to jest wina mikrofonu, czy to jest wina radia? Podłączę inny mikrofon. Na pewno sprawny ten jest. Ola! Ola! No jest to samo. Czyli niestety jest to wina radia.
Trudno powiedzieć w tej chwili, rozkręcę, zobaczę. Tym bardziej, że przewód zasilający trzeba będzie wymienić na nowe, dłuższy. Klient powiedział naprawić, to naprawiam. Po rozkręceniu radia okazało się, że przy gniazdku mikrofonowym widać było albo już spalenie, albo ktoś już to poprawiał, ktoś już to lutował, także najprawdopodobniej będę musiał to wyczyścić, odessać starą cynę i ponownie to wszystko zlutować, no i oczywiście posprawdzać tu te dławiki, które idą przy mikrofonie. Także jest to wszystko do poprawienia po kimś. No, na 99% ktoś już tu próbował ten radiotelefon naprawiać. No to mamy prezydenta Teddy'ego gotowego. W radiu mamy wymieniony przewód zasilający, naprawiony tor wzmacniacza mikrofonowego, ustawiona częstotliwość i teraz możemy sobie wypróbować radio. Oczywiście na oryginalnym mikrofonie. Moc, tak jak było, w granicach 4 W. Częstotliwość ustawiona. I teraz sprawdzimy sobie jeszcze ole. Ola! Do 6 W z modulacją, czyli tak jak fabrycznie. Gotowe. Jak ja nie lubię po kimś poprawiać, no ale co zrobić? Takie życie. Życzę wszystkim wobec tego udanych dalekich łączności i pozdrawiam.